Cześć, czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Dziś kolejne podejście do browaru Kadyk, działdowskiego browaru rzemieślniczego Kadyk. Piwem, którego dzisiaj będę próbował, będzie Bzionek. Bzionek, czyli Pale Ale. Pale Ale z dość tutaj interesującymi owocowymi dodatkami, czyli coś, co jest od pewnego czasu w modzie, jeśli chodzi o polski craft. I tutaj widać, że tych owocowych dodatków troszeczkę się nagromadziło w butelce, więc jeszcze sobie tutaj troszeczkę ten osad zamieszam, aby tutaj tego owocowego dobra potencjalnego nie zmarnować, aby ono było wyczuwalne. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? BLG 12,3 stopnie, alkohol 5,2%, piwo niepasteryzowane, niefiltrowane. Składniki: woda, sód jęczmienny, sód pszeniczny, chmiel, mango, limonka, drożdże. Data przydatności 30 czerwca 2018 roku. Piwo otrzymałem dzięki uprzejmości browaru Kadyk. Serdeczne pozdrowienia kieruję w tym momencie do Działdowa. Raz jeszcze rzut oka na etykietę. To właśnie jest Bzionek, czyli Pale Ale. Jasne piwo, dość lekkie. Oczywiście nazwa inspirowana tutaj, prawda, postaciami z ludowych wierzeń, z ludowych legend, czyli wszystko konsekwentnie, koncepcja graficzna także konsekwentna. Mamy czarny goły kapsel, także nie czekając zbytnio, po prostu otwieram butelkę. Piwo mamy otwarte. Troszeczkę tutaj wstrząsnąłem, więc odrobinę tutaj się pod ujściem butelki w szyjce zakotłowało, ale nic tutaj się niepokojącego nie dzieje. Od razu można powiedzieć, że widać bardzo dużo takiego osadu, który wygląda rzeczywiście na osad owocowy. Co w aromacie z butelki? No w tym momencie raczej taka nuta słodowa, wyczuwalna. Gdzieś tam może w oddali delikatna owocowość, taka lekko cytrusowa. Mamy tutaj mango, mamy limonkę, więc nuta cytrusowa jak najbardziej zasadna. Zobaczymy, jak będzie po przelaniu do szkła. Piwo tamże trafia. Pieni się dość ładnie. Zobaczymy, jak będzie z trwałością tej piany. Jeśli chodzi o barwę tego piwa, to jest taka lekko przybrudzona pomarańcz, bardzo wyraźnie zmętnione. Z Waszego punktu widzenia oczywiście tradycyjnie wydaje się nieco ciemniejsze. Widać, że unosi się w tym piwie sporo takiego drobniutkiego osadu. Być może tkanka owocowa, być może coś innego. W każdym razie tego osadu jest dosyć dużo. Piana delikatnie kremowa, zbudowana dość niejednorodnie w sumie, dlatego że mamy średnie oczka, mamy też nieco większych. Nie jest to na pewno jakaś piana tutaj wzorcowa i ona wydaje się, może się tutaj nam dość szybko redukować. W ogóle zauważyłem ostatnio taką prawidłowość, że piwa z udziałem właśnie dodatków owocowych gorzej się pienią. Być może jakaś korelacja tutaj w tym zakresie istnieje. Tak się piwo prezentuje. Co w aromacie ze szkła? Jest nuta owocowa, nie jest może jakoś bardzo intensywna, ale jest. Trochę cytrusów, trochę słodkiego mango. W ogóle ten aromat trochę się kojarzy z odmianami nowofalowymi. Nie wiem, czym to było chmielone, dlatego że na etykiecie nie zostały odmiany chmielu wymienione. Natomiast owocowość czujemy.
Owocowość czujemy i myślę, że im bardziej piwo się będzie ogrzewać, tym bardziej te owoce mogą być wyczuwalne. Poza tym daje się wyczuć taki akcent delikatnie słodowy, gdzieś tam może trochę zahaczający o karmel. Okej, próbujemy zatem Bzionek Pale Ale Browar Kadyk. Wasze zdrowie. Piwo dość wytrawne, z bardzo wyraźną nutą owocową. Wydaje mi się, że tutaj mogły jakieś nowofalowe odmiany się pojawić. Tym bardziej, że ta goryczka ma taki grejpfrutowy charakter. Coś tak trochę właśnie w klimatach też nowofalowych, jakieś Cascade, jakieś Amarillo. Gdzieś tutaj to zahacza chyba o takie rewiry. Bardzo fajna goryczka, taka grejpfrutowa, trochę w typie Albedo, czyli coś, co bardzo lubię, ta biała skórka z cytrusów. W ustach dość wyraźny posmak owocowy, trochę limonka, trochę mango, na pewno tak. Nawet bym powiedział, że jeszcze ta owocowość jest trochę głębsza, może nawet odrobinę gdzieś tam estrowa. Piwo wytrawne generalnie. Trudno się tutaj doszukać jakiejś takiej wyraźnej nuty słodkiej. Dla mnie jakby na pierwszym planie, jeżeli chodzi o smak tego piwa, jest bardzo konkretna goryczka. Trochę albedo, trochę właśnie taka grejpfrutowa, ale też odrobinę, i trzeba to powiedzieć, odrobinę zalegająca. Jest jednak odrobinę zalegająca. Czujemy takie no charakterystyczne po prostu zaleganie goryczki. Nie każdemu to musi odpowiadać, aczkolwiek w tym konkretnym piwie jeszcze jakoś tutaj mi to gra, dlatego że mamy fajne owocowe tło. Piwo robi wrażenie bardzo lekkiego. Tak jak mówię, jest wytrawne, więc jeżeli ktoś szuka takiego właśnie pale ale'a mocno orzeźwiającego z konkretną goryczką i wytrawnego, to tutaj myślę, go zdecydowanie znajdzie. Przyjemne nagazowanie, dość drobne, ale jednocześnie intensywne. Troszeczkę jest to piwo w ustach perliste, ale z drugiej strony nie mamy takiego wrażenia typowej puszystości mocno nagazowanego piwa. Nie drapie w przełyk, nie drapie w język, ale jest wyraźne, jest konkretne nagazowanie na pewno. To owocowe tło, myślę, tutaj bardzo fajnie gra, chociaż nie obraziłbym się, gdyby te owoce jeszcze były wyraźniejsze i gdyby robiły wrażenie nieco świeższych. Ja zauważyłem taką tendencję, że w niektórych przynajmniej piwach z dodatkami owocowymi, owszem, te dodatki owocowe są wyczuwalne, ale jednocześnie czujemy, że to nie jest taka świeża, rześka, owocowa nuta. Tak było w przypadku Galaxona ze Szpunta, który był ledwo co na kanale degustowany. I tutaj jest podobnie, to znaczy brakuje trochę takiej świeżości, takiej intensywności tych nut owocowych. Zwłaszcza mango, myślę, tutaj by mogło wnieść taki fajny akcent, a tak te owoce gdzieś tam są na drugim planie jako taki dodatek do smaku, do aromatu, ale moim zdaniem nie wnoszą tyle, ile by mogły. Piwo orzeźwiające, wytrawne, z bardzo, bardzo konkretną goryczką, mówię, trochę zalegającą, ale jednocześnie mającą sobie taki trochę grejpfrutowo-cytrusowy, albedowy charakter. Generalnie ciekawe piwo. Ciekawe pale ale. Myślę, że dla zwolenników właśnie tych takich wytrawniejszych nieco interpretacji, a aż tyle znowu tego typu interpretacji na rynku nie mamy, więc myślę, że patrząc z tego punktu widzenia
to piwo może być dla pewnej części kraftopijców w Polsce interesujące. Moje odczucia na jego temat są generalnie pozytywne. Jedyne tutaj zastrzeżenia to właśnie troszeczkę zalegająca goryczka, bardzo wyraźna, bardzo konkretna, ale jednak też nieco zalegająca i trochę mało jednak tej takiej świeżej nuty owocowej od mango i od limonki. Gdyby było tej owocowości więcej, myślę, że piwo byłoby jeszcze przyjemniejsze w odbiorze, jeszcze ciekawsze degustacyjnie. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.